Witaj internecie. Dzisiejszego wieczoru powrócimy do nagłośnionej w sieci w 2016 roku tajemniczej sprawy Johna Langa. Mężczyzna, którego widzicie na nagraniu, nazywał się John Paul Lang. Nagranie pochodzi z jego własnej kamery, którą mężczyzna umieścił przed swoim domem. John mieszkał we Fresno w Kalifornii. Z informacji na jego temat, których jest dosyć niewiele w sieci, można wyczytać, że John mieszkał w okamerowanym domu całkiem sam. Nagranie, które widzicie, zostało zarejestrowane dokładnie 16 stycznia 2016 roku, dzień przed tajemniczą śmiercią Johna Langa. Następnego dnia, około godziny 15, sąsiad mieszkający obok Johna zauważył dym wydobywający się z jego mieszkania. Sąsiad gorączkowo pobiegł do domu i od razu wykręcił numer alarmowy. Policja wraz z oddziałem strażaków natychmiastowo przybyła na miejsce. Strażakom ciężko przyszło przebicie się na podwórko Johna, ponieważ mężczyzna posiadał dużą, ciężką, półautomatyczną bramę wjazdową. Po wdarciu się na posesję siłą, strażacy zauważyli, że wszystkie wejścia zostały zatrzaśnięte od środka. Gdy strażakom finalnie udało się wejść do domu, zastali Johna, nieprzytomnego i obficie krwawiącego. Mężczyzna leżał na podłodze na tyłach domu, tuż przy wyjściu na ganek. Gdy strażacy ugasili ogień, do domu weszła policja, która z miejsca zauważyła coś bardzo podejrzanego. Mianowicie chodziło o dwa monitory znajdujące się w salonie Johna. Wyglądało na to, że oba monitory przedstawiały obraz z kamer z tyłu i przodu domu mężczyzny. Ponadto na jednym z monitorów można było zobaczyć sensory, które automatycznie aktywowały się, gdy wokół posesji lub w jej środku ktoś lub coś hałasowało. Oznaczało to, że John mimo kamer bezpieczeństwa posiadał również czujniki ruchu i dźwięku. Obok monitorów leżał materac. Wyglądało na to, że John spał przy owych monitorach lub bardzo często się w nie wpatrywał. Johna zabrano do szpitala, lecz gdy tylko karetka dotarła na miejsce, Langa uznano za zmarłego. Ale kim tak właściwie jest John Paul Lang? Cóż, w chwili śmierci John miał 51 lat. Z tego co ustalono, mężczyzna urodził się i wychował w Ohio, lecz nie wiadomo kiedy i dlaczego zdecydował się przeprowadzić do Fresno. Właściwie internet jest praktycznie pusty, jeśli chodzi o osobę Johna Langa. Nie byłem w stanie znaleźć nawet jednego zdjęcia przedstawiającego mężczyznę. Natomiast John pozostawił po sobie kanał na portalu YouTube, który macie podlinkowany w opisie tego materiału, jak również screenshoty, najprawdopodobniej zrobione przez internetowych detektywów i teoretyków spiskowych, którzy po dziś dzień próbują rozwiązać tą tajemniczą sprawę. Z tego co udało mi się ustalić, to John pracował w lokalnym warsztacie samochodowym. Do jego adresu przypisane zostały również dwie witryny. Na jednej i na drugiej stronie www znajdował się adres i numer telefonu Johna. No i oczywiście jest jeszcze strona na YouTube, która wciąż jest aktywna i możecie zobaczyć wszystkie opublikowane tam filmy. John wziął ślub z kobietą o imieniu Alma. Posiadał również córkę imieniem Emma. Z niektórych postów ze strony facebookowej Johna można wyczytać, że w 2009 roku on i Alma rozeszli się. Kobieta wniosła o rozwód w 2011 roku, który otrzymała pod koniec października. Ponadto John był internetowym aktywistą i prowokatorem. Na swojej stronie facebookowej bardzo często pisał o poczynaniach policji z Fresno. Na swoim kanale na YouTube również publikował materiały głównie dotyczące policji. John bardzo często opisywał policjantów z Fresno jako skorumpowanych i stosujących niewłaściwe praktyki, bardzo często naginających lub łamiących prawo. Pisał również artykuły prasowe, które później wysyłał do lokalnej gazety. Mimo to nie udało mi się ustalić nic więcej o tym człowieku. Dziwnym jest, że w 2024 roku nie byłem w stanie znaleźć chociażby jednego zdjęcia danej osoby, mając jego imię, nazwisko, wiek, a nawet adres. Po prostu wydaje mi się to strasznie dziwne. Wygląda jednak na to, że John był znany w społeczności Fresno i to na kilka lat przed śmiercią. Na jego kanale są materiały z 2015 roku, na których widziani są funkcjonariusze i ich rzekome łamanie prawa czy nadużywanie władzy. John twierdził, że jest w posiadaniu informacji, jak również dowodów na to, że policja z Fresno łamie prawo. Twierdził, że funkcjonariusze nielegalnie skanują tablice rejestracyjne pojazdów stojących na prywatnych posesjach czy też parkingach sklepowych. Z tego co udało mi się ustalić, faktycznie policja w Stanach posiada sprzęt mogący skanować i sczytywać numer tablic samochodowych.
Urządzenia te mają przede wszystkim służyć do sprawdzania zaległości finansowych względem mandatów, czy dać policji informacje, czy samochód, który właśnie skanują, nie został ukradziony. Jednak w tym wszystkim jest pewien haczyk. Aby skan był przeprowadzony legalnie, policja musiała skanować tablice pojazdów poruszających się po drogach publicznych lub stanowych. Funkcjonariusze nie mają prawa skanować tablic samochodów stojących na prywatnych posesjach czy też parkingach. John twierdził, że policja z Fresno skanowała tablice jeżdżąc po parkingach supermarketów czy też prywatnych posesjach, a gdy kierowca wsiadał do pojazdu i wyjeżdżał z parkingu, to zza rogu pojawiał się patrol policji, który zatrzymywał delikwenta. Nie do końca jasnym jest, jak John wszedł w posiadanie tych informacji. Jednak w internecie udało mi się znaleźć akt zatrzymania Johna Langa w 2008 roku. Rzekomo John zastosował policyjną prowokację i wypożyczonym samochodem zaparkował na jednym z parkingów pod centrum handlowym. Okazało się, że policja faktycznie dokonała skanu tablic, lecz raport z tego zajścia nie jest w pełni upubliczniony i nie byłem w stanie znaleźć nic więcej na ten temat. John pisał artykuły do gazet i często rozmawiał z dziennikarzami, którym przekazywał nagrania i informacje dotyczące funkcjonariuszy z Fresno. I to właśnie mniej więcej wtedy problemy Johna zaczęły dawać o sobie znać. Początkowo John pisał na swoim blogu dziennikarskim o tym, iż policja z Fresno dowiedziała się o tym, iż John obraźliwie, a wręcz oskarżająco wypowiada się o nich w sieci. Twierdził, że policja wielokrotnie próbowała wrobić go w kilka mniejszych przestępstw. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w 2015 roku, kiedy to policjanci przyjechali pod dom Johna i próbowali wrobić go w pedofilię. Funkcjonariusze rzekomo posiadali informację, iż John jest w posiadaniu zdjęć nagich dzieci i że przy pomocy internetu dzieli się nimi z innymi użytkownikami. John pisał również, że policja z Fresno nielegalnie i potajemnie wkroczyła do jego domu, gdzie skopiowali jego dyski twarde, najprawdopodobniej aby podłożyć zdjęcia dzieci. John wysłał również listy do dwóch największych gazet we Fresno, twierdząc, że jeden z ich edytorów, niejaki Judy Murray, potajemnie kontaktował się z policją, podając im IP i dane ludzi komentujących poczynania policji w sieci, w tym dane samego Johna Langa. John wychodził z przekonania, że ktokolwiek napisze, skomentuje lub powie coś złego lub obraźliwego na temat policji z Fresno, jest przez owych funkcjonariuszy nękany i często nachodzony. Ponadto w 2015 roku John nieraz pisał maile do redakcji jednej z gazet, w których mówił, że jest nękany, śledzony i obserwowany przez funkcjonariuszy z Fresno. Na jego kanale na YouTube można znaleźć nagrania przedstawiające policyjne radiowozy podjeżdżające pod jego dom, a po chwili postoju po prostu odjeżdżające. Również w 2015 roku John publikuje nagranie na YouTube z jednej ze swoich kamer, które przedstawia dziwny samochód, który podjeżdża pod jego dom. Nagle drzwi samochodu się otwierają, a w środku można zobaczyć kamerzystę, który najprawdopodobniej nagrywał okolice i dom Johna Langa. Miesiąc później kolejne wideo, które przedstawia grupę policjantów, którzy dosłownie po drugiej stronie ulicy od domu Johna po prostu sobie stoją i sympatyzują między sobą. Dziwne. Prawie rok później, w 2016 roku, John na swojej stronie na Facebooku napisał dość niepokojący post. Napisał w nim, że jeśli cokolwiek mu się stanie w przeciągu dnia lub dwóch, to będzie to wynik jego walki z policją z Fresno. Dzień później pojawił się kolejny post, tym razem dużo groźniejszy. John napisał w nim, cytuję, skorumpowana policja z Fresno będzie próbowała mnie zabić w ten weekend, najprawdopodobniej dziś w nocy. Kilka dni po tym na YouTube opublikował bardzo dziwny film. Furgonetka firmy sprzątającej podjeżdża pod dom sąsiada Johna. Co jest w tym podejrzane, to fakt, że mężczyzna, najprawdopodobniej pracownik tejże firmy, kilka razy patrzy w stronę domu Johna, a nawet bezpośrednio w jego kamery. Ale chyba najbardziej niepokojącym jest fakt, że firma, z której przyjechał ten samochód, w ogóle nie istnieje. Internetowi detektywi próbowali znaleźć firmę sprzątającą i natrafili na jej stronę www, która wyglądała na niedokończoną i po prostu pustą. Nie było na niej żadnego cennika, ani adresu e-mail, czy nawet adresu firmy. Grzebiąc dalej, udało się jednak odnaleźć firmę i sprawdzić jej legalność. Okazało się, że powstała w 2015 roku w Kalifornii i została zarejestrowana na mężczyznę imieniem Zaki.
co jest podejrzane, to fakt, że 3 lata po śmierci Johna firma z dnia na dzień została zamknięta. Co wzbudza jeszcze więcej podejrzeń, to fakt, iż owa firma nie wystawiała faktur ani nawet paragonów za świadczone usługi. Jednak na samej stronie się nie skończyło. Ktoś faktycznie pofatygował się i zadzwonił do owej firmy, dopytując o jej legalność i usługi. Firma była legalna, ale nie świadczyła już usług, a sama strona internetowa została usunięta dzień po opublikowaniu przez Johna filmu na YouTube. John odniósł się do swojego nagrania, komentując, cytuję: jeśli okaże się, że zaginę lub jutro umrę, zapamiętajcie tego vana. Widziałem grupę gości zakradających się do drzwi mojego samochodu, kiedy parkowałem pod wiatą tego wieczoru. Ostatnio sprawiłem dużo problemów w mieście Fresno, czego teraz żałuję. Ale co to tak właściwie wszystko oznacza? Dlaczego John tak bardzo przejął się ekipą sprzątającą, która nawet nie obsługiwała jego, a jego sąsiada? Dlaczego napisał tego posta? I dlaczego zdecydował się wrzucić film z tego zajścia do sieci? Wydaje się, że John po prostu zaczął tracić głowę. Tego samego dnia wieczorem napisał post na Facebooku, pytając, czy ktoś, kto posiada pozwolenie na broń, mógłby do niego wpaść, ponieważ myśli, że, cytuję, źli ludzie mogą po niego dziś przyjść. Do śmierci Johna policja popełniła masę błędów i wszyscy faktycznie zaczęli zastanawiać się, czy funkcjonariusze nie mieli czegoś wspólnego ze śmiercią 51-latka. Początkowo głos zabrał jeden z policjantów, który był na miejscu zdarzenia. Twierdził, że John posiadał wiele ran ciętych i kłutych w okolicy ramion i pleców, ale przyczyna jego śmierci była na tamten czas nieznana. Nie wiedziano, czy John wykrwawił się na śmierć, czy to jednak pożar doprowadził do zgonu mężczyzny. Ta wypowiedź była kluczowa w tej niepokojącej sprawie, a to ze względu na to, że policja w przeciągu tygodnia dwukrotnie zmieniła zeznania. 3 dni po śmierci Johna policja wydała drugie oświadczenie, w którym napisano, że Lang został dźgnięty w plecy. Dzień później policja dodała poprawki, twierdząc, że tylko ramiona Johna były pocięte, a mężczyzna zaczadził się na śmierć. 2 miesiące później po raz kolejny rzecznik policji dał wywiad w jednej z lokalnych gazet, w których twierdził, że w 100% śmierć Johna Langa była samobójcza, choć wcześniej twierdzono, że John padł ofiarą morderstwa. Na tym się jednak nie kończy, ponieważ przeprowadzono kolejne wywiady z policjantami, którzy twierdzili, że John posiadał 3 ogromne rany kłute na klatce piersiowej, a jego plecy były nietknięte. Ten sam policjant powiedział również, że 51-latek podłożył ogień własnoręcznie. Rany mężczyzny były powierzchowne, co oznaczało, że były bardzo płytkie i nie mogły one doprowadzić do śmierci Langa. 2 dni później pojawił się oficjalny raport koronera, sporządzony dzień po śmierci Johna. Macie go podlinkowanego w opisie. Koroner napisał, że charakter zgonu to samobójstwo, a przyczyną śmierci było zaczadzenie się ze względu na pożar. Raport ukazał jednak kolejny podejrzany detal. Mianowicie chodziło o ubranie Johna. Raport twierdził, że koszulka, którą mężczyzna miał na sobie, nie posiadała dziur po nożach, których rzekomo użył John, aby się okaleczyć. Z raportu wynika również, że rany Johna nie były powierzchowne, jak twierdził policjant, a głębokie, ponieważ przebiły się przez mostek, docierając do płuca, ponadto w małym stopniu penetrując prawą komorę serca. W tym momencie warto się na sekundę zatrzymać, ponieważ ciężko jest zebrać do kupy wszystkie te informacje. Wychodzi na to, że John sam wbił sobie nóż w klatkę piersiową tak mocno, że przebił grubą kość mostku, a nawet wbił się delikatnie w serce? Nie wiem jak wy, ale nie do końca jestem w stanie uwierzyć, że nawet osoba, która chce popełnić samobójstwo, byłaby w stanie zabić się w tak brutalny sposób. Ponadto z raportu wynikało również, że John 3-krotnie przebił się przez kość mostkową w 2 innych miejscach, łamiąc sobie 4 żebra. I po raz kolejny raport koronera namieszał w sprawie śmierci Johna, ponieważ w owym raporcie nie ma nic o jakiejkolwiek ranie, czy zadrapaniach, czy czymkolwiek na plecach czy ramionach. Na ciele Johna znaleziono również sadzę, a dokładnie na jego twarzy, dłoniach i stopach. Na reszcie jego ciała nie było ani grama sadzy czy pyłu. Przypominam, że ubranie Langa nie posiadało na sobie sadzy ani ran, które wskazywałyby na to, że John sam godził się nożem. Czy to możliwe, że policja niejako podmieniła ubrania Johna?
Jedna z funkcjonariuszek, która była na miejscu zbrodni, wspomniała również, że kamery bezpieczeństwa Johna działały przez cały czas do momentu, kiedy pojawił się ogień, a do domu wkroczyli strażacy. Nagle nagranie zostaje urwane, tak jakby ktoś wyłączył kamery dokładnie w tamtej chwili. Dodała również, że Lang posiadał w domu inną, przenośną kamerę i że w dzień, w którym zmarł, nagrał film. Lang siedział w salonie z wielkim nożem w rękach, po czym wstał, podszedł do kamery i skierował ostrze w stronę obiektywu. Niestety nie jestem w stanie zweryfikować tych nagrań, ponieważ policja nigdy nie udostępniła ich publicznie. Dużo tego. I szczerze, wiele z tych rzeczy, o których już powiedziałem, nie miała większego sensu. Jak John został dźgnięty, skoro jego ubranie nie posiadało dziur po nożu? Dlaczego policja twierdziła, że John został dźgnięty w plecy, skoro koroner twierdził, że do tego nie doszło? Później policja w obronie twierdziła, że sprzeczność w zeznaniach funkcjonariuszy była spowodowana nieprawidłowościami prasowymi, które wynikały bezpośrednio od redakcji, która podała nieprawidłowe informacje opinii publicznej. Cóż, mimo wszystko, dziwnym jest dla mnie, że policja była tak bardzo zaangażowana w sprawę śmierci Johna Langa. Oczywiście ten materiał nie ma na celu wskazać sprawców czy potwierdzić samobójstwo, a raczej przedstawić wam fakty, które są ogólnodostępne. Mimo to, dlaczego policja tak często pojawiała się w okolicach domu Johna? Dlaczego pojawił się ten facet z kamerą? I czy faktycznie to prasa mieszała zeznania funkcjonariuszy? Na te pytania niestety nigdy nie otrzymamy odpowiedzi. Teoretycy i aktywiści w sieci twierdzą, że John został z całą pewnością zamordowany. I to wespół z funkcjonariuszami policji z Fresno. Krytycy twierdzili jednak, że John był osobą chorą psychicznie, zmagającą się z problemami po rozwodzie. Z niepotwierdzonych informacji wynika również, że grupa hakerów, zwanych Anonymous, w pewnym momencie śledztwa zaczęła baczniej przyglądać się policji z Fresno. Anonimowi twierdzili, że wiedzą, co policja zrobiła 51-latkowi. I że przyjdzie czas, kiedy ujawnią swoje dowody. Jednak 8 lat od tego zdarzenia nie wiadomo nic więcej o śmierci Johna. Jest to jedna z tych spraw, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną rozwiązane. Choć wiele wskazuje na to, że policja miała coś wspólnego z tajemniczą śmiercią 51-letniego Johna Paul Langa, to jednak niczego im nie udowodniono. A John zabrał tę wiedzę ze sobą, do grobu. Koniecznie dajcie znać, co wy sądzicie o tej całej sprawie. Sekcja komentarzy jest wasza. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.